magazyn katolicki. Katolicki głos w Twoim domu. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak obiecałem kilka tygodni temu, dokończymy dzisiejszym programem opowieść o parafii świętego Jana nad Wisłą. Serdecznie zapraszam. Drodzy, obecny wygląd kościoła świętego Jana zawdzięczamy czasom po II wojnie światowej. W latach 50., gdy proboszczem tej parafii był ksiądz prałat Antoni Borowski, artyści, malarze z Warszawy, państwo Grześkiewiczowie, rozpoczęli prace renowacyjne przy tej świątyni. Wtedy też powstały wszystkie malowidła naścienne. Malowidła te przede wszystkim pokazują wydarzenia biblijne, jako że od najdawniejszych czasów właśnie malatura kościoła, to była tak zwana Biblia Pauperum, czyli ksiądz, który czytał Ewangelię, omawiając poszczególne wydarzenia ewangeliczne, wskazywał na konkretny obraz, konkretne przedstawienie po to, żeby słuchacze łatwiej mogli doświadczyć, zrozumieć tego, co kaznodzieja chce im przekazać. Lata 50. to odnowienie malatury, zrobienie malatury. Natomiast kolejnym elementem, który doprowadził do zmiany wystroju wnętrza świątyni, to są lata, to jest przełom lat 60. i 70., kiedy Sobór Watykański II w latach 60. XX wieku nakazuje zmianę liturgii, przechodzi do liturgia na język narodowy, język polski, ale jednocześnie następuje zmiana wyposażenia. W kościołach pojawiają się ołtarze twarzą do ludzi. Usuwa się część ołtarzy, która, bo jest ich po prostu za dużo. Msze święte sprawuje się przy głównym ołtarzu. Nie odprawia się już przy ołtarzach bocznych. Pojawia się koncelebra, czyli msza sprawowana przez kilku księży w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, gdy każdy ksiądz indywidualnie przy swoim ołtarzu odprawiał mszę świętą. Te prace dokonały się tutaj w tej świątyni już w czasach, gdy pracował tutaj ksiądz, mój poprzednik, ksiądz prałat Bolesław Cieślak. Ci sami artyści, malarze, państwo Grześkiewiczowie przybyli tutaj ponownie, aby dopełnić tego dzieła, które rozpoczęli wcześniej. Wtedy też powstaje obecny wystrój świątyni, który pozwala na uczestnictwo w liturgii naszej współczesnej, tak jak my ją dzisiaj rozumiemy. Jednym z najciekawszych elementów w ołtarzu, dawnym ołtarzu, bo wystarczy spojrzeć na jego wygląd i będziemy widzieli czasy XVIII-wieczne, jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który znalazł się w tej świątyni w roku 1921. Bo przypomnijmy, rok 20 to wydarzenia związane z obroną Wisły, ale jednocześnie to czas, kiedy trzeba było bronić i orężem miasta, i modlitwą. I po roku w uroczysty sposób przywieziony zostaje do Włocławka obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wniesiony uroczyście do świątyni. I tutaj przez pierwsze lata odbywały się 15 sierpnia, poczynając od roku 1921, uroczystości ku czci Matki Bożej, która obroniła miasto przed zalewem bolszewizmu. Z czasem te uroczystości przeniesiono na ostatnią niedzielę sierpnia. Znajdujemy się w kaplicy południowej kościoła świętego Jana. Kaplicy, która dzisiaj nazywana jest kaplicą maryjną. Natomiast pierwotnie powstała jako kaplica świętych aniołów stróżów. Tutaj znajdował się ołtarz świętych aniołów stróżów i tutaj znajdował się też ołtarz świętej Barbary.
Dzisiaj w tym, w tej kaplicy w centrum mamy ustawiony ołtarz przedstawiający wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak jak widać, jest to również XVII-wieczny ołtarz, w którym znajduje się obraz wskazujący na Matkę Bożą, która zostaje wniebowzięta. W tej kaplicy również jest obraz Matki Bożej Szkaplerznej, w której był wcześniej taki ołtarz. Jest obraz Miłosierdzia Bożego, obraz biskupa Michała Kozala, który jest patronem Włocławka. Natomiast całość malatury w tej kaplicy została pomyślana w ten sposób, żeby przedstawić sceny życia Matki Najświętszej, a jednocześnie, żeby przedstawić wizje apokaliptyczne wskazujące na to, co człowiek, jak człowiek może osiągnąć zbawienie. Stąd na pierwszy rzut oka przedstawienia, które trudno razem połączyć, ale przy pewnej znajomości tekstów biblijnych możemy zauważyć właśnie, że są to sceny przede wszystkim apokaliptyczne, sceny związane z obrazami przedstawiającymi Matkę Najświętszą. Gdy powstała ta świątynia, a więc pod koniec lat 30. XVI wieku, po dzień dzisiejszy Kościół Świętego Jana służy mieszkańcom Włocławka. Na różnych etapach dziejów miasta różna też była forma posługi, różna forma pracy poszczególnych, w poszczególnych dziedzinach związanych z wiarą. Przez długie wieki istotą działania duszpasterskiego Kościoła było funkcjonowanie bractw i cechów. W ten sposób wyrażała się twórcza działalność poszczególnych wiernych, bo liturgia, wiadomo, była sprawowana przez duchownych, bo mszę odprawiał ksiądz, bo sakramenty sprawował ksiądz. Natomiast czas liturgii to również i działalność tych, którzy wydaje się, że są tylko obserwatorami, ale tak naprawdę to oni również tworzą liturgię. Stąd w tej świątyni, przy poszczególnych ołtarzach funkcjonowały rozmaite bractwa. Funkcjonowały również i cechy. Czym różniły się jedne od drugich? Bractwa to były wspólnoty wiernych, które albo w oparciu o modlitwę, formę modlitwy, albo w oparciu o patrona realizowały swoją drogę do zbawienia. W tej świątyni był czas, kiedy funkcjonowało tak zwane bractwo literackie. Podstawowym elementem dla tego bractwa było to, że członkowie musieli umieć czytać i pisać. To oni mieli za zadanie głosić, szerzyć swoją wiarę, ale również mieli za zadanie czytać teksty związane z wiarą. Tutaj wreszcie funkcjonowało też przez lata bractwo filadelficzne, czyli bractwo, które za cel stawiało sobie modlitwę w intencji
zmarłych, zwłaszcza zmarłych członków swojego bractwa, ale polecano modlitwie wszystkich zmarłych. Były też inne bractwa. Cechy z kolei, które były przede wszystkim wspólnotami opartymi na zasadzie zawodowej, miały również swoje elementy dotyczące życia w wierze. To przy poszczególnych ołtarzach gromadziły się wspólnoty cechowe, wspólnoty brackie. To oni obsługiwali, byśmy powiedzieli, dzisiaj mszę świętą, pełnili posługę ministrantów, pełnili posługę ze światłem, a więc rozświetlali uroczystości religijne. Zwłaszcza uroczystości odpustowe, uroczystości patrona, bractwa czy cechu. To oni wreszcie mieli swoją swoistą hierarchię. Przełożony bractwa, jego zastępca, sekretarz, skarbnik. Bractwo miało swoje fundusze. Fundusze, którym samo się rządziło, które przeznaczało zarówno na utrzymanie ołtarza własnego, ale które również przeznaczało na to, aby ci, którzy w tym bractwie tworzyli wspólnotę, a więc również i spotkania, dziś byśmy powiedzieli, może trochę z przekąsem, spotkania towarzyskie, ale to wszystko miało tworzyć wspólnotę. Członkowie bractwa byli zobowiązani zatroszczyć się o pogrzeb swojego współbrata, towarzyszyć rodzinie, przygotować grób, po uroczystościach odprowadzić najbliższych do domu. To w czasie ślubów członków bractwa towarzyszono tym, którzy brali ślub, ze świecami, aby rozświetlić, aby jak najbardziej uroczyście odbywała się uroczystość. Bractwo przede wszystkim gromadziło swoich członków i troszczyło się o swoich członków, ale bractwo również zarabiało, często uczestnicząc właśnie w uroczystościach pogrzebowych, ślubnych, innych osób, towarzysząc ze światłem, a więc rozświetlając mroki świątyni. To właśnie przez długie wieki życie cechowe i brackie było podstawą duszpasterstwa. Wiemy, że już w naszych współczesnych czasach pojawiło się wiele form innych duszpasterstwa. Duszpasterstwo młodzieżowe, duszpasterstwo dzieci. Wiemy też doskonale, że po dzień dzisiejszy funkcjonują wspólnoty różańcowe czy inne wspólnoty, które mają organizować wiernych, mają tym wiernym przybliżać życie religijne, ułatwiać zrozumienie tego życia. Drodzy, świątynia świętego Jana niebawem już będzie obchodziła 500-lecie. 500-lecie swojego istnienia, bo za rok powstania świątyni i rok przyjmuje się rok 1538. Rok, w którym najprawdopodobniej ta świątynia była konsekrowana i konsekrowany był główny ołtarz, ołtarz pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Co prawda nie ma na to dokumentu. Przyjmuje się tę wersję trochę przez analogię, bo w 1541 roku ówczesny biskup pomocniczy włocławski konsekrował ołtarz boczny świętej Anny. I skoro wtedy był już konsekrowany ołtarz boczny, domyślamy się, że właśnie wcześniej musiał być konsekrowany kościół i musiał być konsekrowany główny ołtarz. W 2038 roku obchodzić będziemy 500-lecie powstania tej świątyni. Dlatego też różne prace, dlatego różne działania, które mają doprowadzić do tego, że ta świątynia będzie jak najlepiej wyglądała. I oby wtedy te uroczystości jubileuszowe były takimi uroczystościami, w których uczestniczyć będzie całe miasto.
Od kilku dni napływają do nas dramatyczne wiadomości z Ukrainy. Wobec tych wydarzeń tak tragicznych nie możemy pozostać obojętni. Dlatego Konferencja Episkopatu Polski apeluje o modlitwę w intencji naszych braci i sąsiadów zza wschodniej granicy. Zgodnie z apelem Konferencji Episkopatu Polski najbliższy piątek, 28 lutego, będzie dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Nie musimy jednak czekać do 28 lutego. Już dziś módlmy się za naród ukraiński, aby Bóg natchnął serca wszystkich uwikłanych w konflikt, aby zaprzestali bratobójczych walk i szukali porozumienia na drodze dialogu. 28 lutego bieżącego roku to również pierwsza rocznica ustąpienia z urzędu piotrowego papieża Benedykta XVI. Ten dzień, zgodnie z inicjatywą internetowego blogu La Vigna del Signore, Winnica Pańska, będzie dniem modlitw w intencji papieża seniora. Nasza diecezja również włącza się w tę inicjatywę. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i całej diecezji o modlitwę w tym dniu w intencji papieża Benedykta. Wystarczy w ciągu całego dnia odmówić cząstkę różańca, bądź też uczestniczyć we mszy świętej w kościołach naszych parafii. Zachęcamy również do duchowej łączności z papieżem Benedyktem w czasie jego modlitwy. I tak o godzinie 7, 28 lutego Ojciec Święty Benedykt będzie sprawował mszę świętą, o 7.30 odmówi jutrzniej godzinę czytań, o 12.00 Anioł Pański i modlitwę w ciągu dnia, o 15.00 Różaniec, o 18.00 Nieszpory, o 22.30 Kompletę, czyli modlitwę na zakończenie dnia. Ponadto o godzinie 20.00, o której przed rokiem zakończył pontyfikat papież Benedykt XVI, zachęcamy do odmówienia lub zaśpiewania w gronie najbliższych hymnu Te Deum, Ciebie Boga wysławiamy, jako dziękczynienia Bogu za dar papieża Benedykta. Życiowe doświadczenie weryfikuje słowa, które dziś usłyszymy w Ewangelii według świętego Mateusza. Są to słowa niestety życiowo bardzo często praktykowane, sprawdzane, bo mówi dziś Jezus: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Taka jest reguła, norma postępowania ludzi, którzy myślą kategoriami światowymi, którzy zamiast miłości praktykują zemstę, czasami nienawiść, jakąś zawiść, gniew przechodzący w uczucia, które są przeciwko drugiemu człowiekowi. Ale reguła oko za oko, ząb za ząb, jako norma postępowania, jako zasada życia czy współżycia międzyludzkiego, nie jest z pewnością zasadą chrystusową, nie jest zasadą ewangeliczną. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi dalej: a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pan Jezus uczy nas i przypomina, że zasadą życia człowieka wierzącego, ale w ogóle każdego człowieka, powinna być miłość, nie nienawiść, nie złość, nie gniew. Ktoś powie, że może to zbyt naiwne, że może to, do czego Pan Jezus w Ewangelii nawołuje, to właściwie postawa człowieka słabego. Chrystusowi nie chodzi o to,
żeby być słabym i nieudacznym w życiu. Chrystus mówi nam tylko o tym, że przemoc, siła, to co wypływa z grzechu i zła, nigdy nie może kierować naszym postępowaniem. Ale zasadą postępowania, raz jeszcze to powtórzę, ma być miłość. Dlaczego miłość? Dlaczego miłość stała się nowym przykazaniem danym przez Chrystusa? Nowym w tym sensie, że to sam Jezus stał się przykładem, jak należy kochać, jak miłować. Bo Jezus z miłości przyszedł na świat, z miłości do każdego z nas. Gdyby chciał żyć i postępować i osądzać nas według zasady oko za oko, ząb za ząb, czy gdyby chciał tylko mierzyć nas miarą sprawiedliwości, na końcu której będzie słuszny sąd, słuszna kara, i zapomniałby o miłosierdziu, wtedy my sami pierwsi stalibyśmy się ofiarami takiej mentalności, którą stosujemy w życiu w stosunku do innych ludzi. A tymczasem Jezus jako pierwszy pokazuje, że mamy kochać. Mamy kochać tak, jak On nas ukochał. Miłować tak, jak On nas umiłował. Bo to jest miara tej nowości. Tak kochać, jak Jezus ukochał. A ta droga, droga miłości, jest drogą świętości. Ostatnie wezwanie, które słyszymy w Ewangelii niedzielnej, brzmi tak. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Są to echa słów z pierwszego dzisiejszego czytania z Księgi Kapłańskiej, gdzie Bóg mówi do Izraela: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Co to znaczy być świętym? To być może temat na oddzielną katechezę czy na oddzielną homilię, ale dziś możemy sobie na podstawie słów Ewangelii powiedzieć: być świętym znaczy miłować, znaczy naśladować Jezusa w miłości, upodabniać się do Niego w miłości, z miłości uczynić zasadę swojego życia.